it's quiet forever! I just want to get you guys safely out of Dodge before the sun goes down. Make sure that everybody is inside the lodge for tonight. Lock the doors. No one in, no one out. No one. Got it? I'll be back first thing in the morning, and we'll get you all on the road. What if we're out partying tonight, out in the woods, and we end up in a most dangerous game situation? Like when people hunt other people? Yeah, think about it. It's camp is over, and hunting season has just begun. The hack of heck, it's quarry. Did you hear that? Mm-hmm. Should we look? Dzień dobry, dobry, co za rzecz, którego będzie ten film, tam w kolejnym, w pierwszym odcinku The Quarry. No i tak jak mówiłem w poprzednim odcinku Spidermana, w dzisiejszym odcinku zagramy sobie The Quarry, ponieważ już jest sierpień, trzeba wykorzystać potencjał jeszcze wakacyjnego klimaciku. Także no. Teraz będzie The Quarry, a nie dalej Spider-Man, tylko przedwód Spider-Manka, bo już długi czas on leci na moim kanale, także zaczynamy nowa gra. No, tak jak mówiłem też w poprzednim odcinku, jak ktoś nie oglądał, nie grał w The Quarry, to może sobie u mnie obejrzeć, bo no, nie, może nie jest co zagrać, a no, sobie zobaczy u mnie, tak samo ktoś grał, to może zobaczyć jak ja przyszedłem, albo jak ktoś też oglądał kogoś innego, to też może zobaczyć jak ja to przechodzę. No. Ja się postaram utrzymać wszystkich wszystkie osoby przy życiu, bo ta gra to jest od tych samych twórców co Until Dawn. Będzie fabuła będzie podobna i tak samo będzie, że będziemy mieli wybory, takie wybory. Tak samo jak w Until Dawn mieliśmy efekty motyla, to tu będziemy mieli takie ścieżki. Aby mi nie zdjęli za prawo autorskie. No i to będzie tak samo, że trzeba będzie uważać, że jak postać zginie, to już ginie na moment. No ale postaram się wszystkich utrzymać przy życiu. No i tak samo jak w Until Dawn będziemy mieli jeden odcinek, jeden rozdział. Także w dzisiejszym odcinku zagramy sobie prolog tylko. Fajny klimacik, kurde. Tu jest 4 czerwca, 23.50, Laura Trasa, 919. Why'd you kill the music? I think you know why. I to jest plus The Quarry, że ma jest angielski dubbing, nie ma innego. Like the Albert? Lesbians? Lost, Max. Tylko napisy są, więc no, to dodaje klimacik. Right, so lost. That's the baby. Dobra, cutie, ale zapaliśmy telefonik Sona. Thank you. Man, the roads are definitely getting worse out here. I guess it's all part of the rustic summer camp experience. Oh, right, that's where we're going. I lost track like 200 miles ago. 200 miles ago, huh? Yeah. You know what, Max, it's okay. It doesn't make you any less of a man. You know, if Columbus hadn't gotten lost and landed on these golden shores, there would be no United States of America. Goodbye hot dogs, see you later apple pie. Columbus never actually landed in North America. No to akurat prawda. What are you talking about? To raczej racja malała. Didn't even know he wasn't in Asia. Are you serious? Just another guy who didn't want to admit he was lost. Well, just another guy who's got a whole day named after him, so
put that in your pipe and smoke it. Oh my god. Okay, just get us to camp already before I roll my eyes out of my head, please. Nie, do na ten obozik jakiś. Czekajcie, bo my sterujemy Laurą. Dotrzyj do obozu letniego Hackett Quarry. No dobra. Lotkę mapę może weźmy. Voila! What is that? Yeah. No, but seriously, how happened to the normal map? This is the normal map. The one on the phone. Nie ma zasięgu w waflu, nie widzisz? Kurwa, jebie. Okay, let's see, so we are... Well, I guess they don't put summer camps on maps. Have you seen any signs for it? Hey, eyes on the road! Whoa! No kurwa. No i chuj. Co to kurwa z tyłu się działo? Kurwa, co to się działo u nas z tyłu ze samochodzie? Ja nie wiem. Kurwa, baba się działa. Zjaba, kurwa. Jesus Christ, what do you think that was? A bear? What? No, Max, it wasn't a bear. What was it? I think it was a person. No, tak kurwa... Dziwnie to wyglądało. I don't know. I mean, it was really close, like, really close, but maybe we didn't... What is it? I really effed this car up. Well, maybe it looks worse than it is? I should check out the damage before we try to start it up again, huh? Could you grab my, the toolbox from the trunk? Yeah, okay. No dobra. Dobra, możemy w końcu sterować. Mam skrzynkę dla niego przynieść. Otwieram bagażnik. A chuj, co nam szkodzi. O proszę. I przyjęli go na studia. Niech jaki frajer. Dobra, mamy skrzynkę z narzędziami. Thanks, hon. Yeah. Do you need a hand? Yeah, actually, if you could just shine a light right here. Świecisz mi czy sobie? Perfect, thank you. Sooner we get out of here, the better. Just picture yourself curling up in front of a big old fire pit singing campfire sing-alongs. I don't think people curl up right in front of big old fire pits. Why not? They don't want to catch on fire. Ja to pierdolisz. Well, anywhere's better than here. No coś tu, kamerka nam wskazywała, że coś tutaj kurwa jest z nami. A tutaj jest ten. Dobra, to pójdziemy tutaj. No właśnie, trzeba się rozejrzeć. Kurwa, tam jakaś baba szła. Stara baba! To on ma wisiorek jak Nathan! Kurwa, jebaniutki widzieliście? Stay there for a second, okay? I'm almost done. Dobra, nie będziemy go kurwa ten... ...ci tu rzucać, niech to po prostu naprawi i tyle. What's going on? I'm worried that there's somebody down there. Are you serious? Yeah, he could be hurt, I don't know. I didn't think we actually hit anything. Well, I don't know, I heard something, okay? Like a woman. Do you think we hit her? Nie no. I just want to check it out. Skręciliśmy w ten szybko. Just don't go too far, okay? Nie mnęliśmy tego czegoś, no bo to kurwa szczerze z takiego kurwa już
Niby patrząc po creepypastach, to wyglądało na rejka w chuj, ale no wątpię, że to był rejk. No to takie zwierz, taki kurwa też nie ma, takiego kurwa chudego i to było tak skulone kurwa. Nie, że to tak siedzi, stało na czterech łapach. Człowiek tak kurwa też raczej nie chodzi. O! Kurwa, karta tarota, głupie. Ciekawe kto to taki. Każdy z nas potrafi rozpoznać kupcy. Cieszenie, niewinność i wolność, albo lekkomyślność i ryzykanstwo. Spontaniczność działa bez zastanowienia i adekwatnie do niego i adekwatne do niego konsekwencje. Popatrz się. Jakieś mamy wskazówki do wody, no tu nic na razie nie mamy. Laura, obóz. Też nic. No, w obozie tym nie jesteśmy jeszcze. Dobra. Co tu jeszcze jest? Plakat Harum Scarum? Plakat wędrownego pokazu. Zdaje się, że pozostał w lesie zapomniany już od dawna. Od dość dawna. Czy to na brzegach te ślady ognia? No tak. Kurwa wam powiem, że chuj wie. Ale widzicie, bo tak jakby różnice tak jakby początków Until Dawn, a tego kurwa w Until Dawn to mieliśmy takie zdarzenie na samym początku, że to jest hit, a tutaj kurde jak to, my tylko powolną akcję na razie, bo w Until Dawn rozumieliśmy ten szukanie siostry. A tutaj mamy, kurde, powolne takie eksploracje. Oczywiście to będę eksplorował wszystko. Chcę też wszystko to znaleźć. Skrzynia pełna... Czekajcie, bo to jest skrzynia mistrza ucieczek. Skrzynia pełna dziwacznych urządzeń, żeby takich, z których korzystają mistrzowie ucieczek. Pozostałeś po wędrownym pokazie, jaki musiał to kiedyś odbywać. No to ciekawe. Dobra. A gdzie to mam już dwie wskazówki? Z pokazu osobliwości. No mam jeszcze historię haketów. I historię obozu. W historii obozu jest 12 wskazówek, a z haketów 19 aż. A tu 9 dowody, 10 dowodów, a ścieżek jest aż 15. A tarotów? 22. A tu jest raz, 2, 3, 4, 5, 6. 12 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2 na chuj. Parę, trochę jest tych między obozie. Jak to mi się bugowało. Dobra, idziemy dalej. Tutaj w prawo nas nie było jeszcze. O kurwa, co to? Jakiś dom? Niszczona klatka. Ty starą klatkę przejął już na własność, a zdaje się, że zamieszkał w niej jakieś zwierzę. A to może kurwa to stan, co? A to babka mówiła Silas. Czy ten to kurwa co tam chodziła? No w chuj. Ale ty, to kurwa jest możliwe, żeby on... To gówno, co było kurwa na drodze, to tu mieszkało? No, no. O kurwa. O tym mówiłem. No to ona pierdoli Silas. A Silas to był ten wilczy chłopiec. Na psi. To kurwa może Silas tak zapierdala, ale... Chuj z nim. No kurwa, co ten duch tu robi? Czy to ta baba? No chuj wie, czy to duch, czy to... Przecież nam raczej duch, bo to kurwa no, był w naszym samochodzie, widzieliśmy. Dobra, kurwa, bo my się zaraz zgubimy, nas zaraz tutaj zajebie.
Mignęło coś. Dobra, trzeba spierdalaj do samochodu, bo to chuj. Nie ciekawe co się dzieje. O kurwa. Dobra, spierdalamy. Kurwa, czy ona będzie wiedziała gdzie biec? Cutie, cyk do dołu. Do góry teraz. Dobra. Max chyba skończył. No, pojebane to było. There's a lot of stuff out there. There's animals. It's easy to freak yourself out. No. Can we just leave, please? Yeah. Let's go. Yes, there we go. Nic się nam nie stało. Max, come on. Here we go. We're getting out of here. Oh, cool. Kidding me? Max. I just okay. Give me a minute. We've got to go, man. No, you're not helping right now. Can you just? I am trying to get us out of here. All right, enough. No właśnie nic nie robisz, Laura, w tym kierunku, ale dobra. Ach, nie wyjdziemy stąd. Trzeba wyjść i pchać. We're safe in the car, really. We're gonna be okay. O kurwa. Oh, fuck. Oh my god, my heart just exploded. Roll it down. No, no, policjant, tak. A co on ma, kurwa, krew na tym na szyi? Nic się nie stało, zjechaliśmy z drogi. Coś wyskoczyło. No, pokój my mieliśmy zjeżdżać z drogi. Jumped out right in front of the car and we didn't want to hit it, so we swerved and now here we are. Something jumped out. No coś, no nie wiem co to było, no. I'm sorry, it was so dark and it happened so fast and they were gone. No bo jakby Max tutaj się patrzył na. Ma'am, did you hit someone? No. Nie, no nikogo nie mieliśmy. A czy gdyby Max się patrzył na drogę, to byśmy tu na nikogo nie skończyli. Sir? Więc wybrano ścieżki. Ponad prawem. Laura szczerze powiedziała, powiedz nawet jak przebiegł wypadek na drodze. Ja i tego się zaczyna. To jest drugi, jeszcze będzie pierwszy. Sir? This kind of like the all-time scariest cop. I don't know. This is my first cop. What, like ever? Yeah. No, ja pamiętam swojego pierwszego policjanta, kurwa, jak mnie. Znaczy, nie może to nie był pierwszy, ale jak pierwszy raz mnie zatrzymywał na ten. Kurwa, wiecie, na drodze. Jak przekroczyłem prędkość, to kurwa, siedziałem obsrany w tym samochodzie 150. You folks want to tell me just what in the hell you are doing all the way out here this late at night? My idziemy do obozu. We're new counselors. Ah, to po to tam jadę. No dobra. You're one night early. No, we know. But we figured we'd get in early and scope it out. You know, I mean, they know we're coming. We called ahead. And to be honest, sir, one of us kind of oversold their navigation skills and got us completely lost. No ty kurwa celu.
Taki kurwa podejrzany jest. Not tonight. Harbinger Motel. It's the nearest place. You can bunk up there for the night, okay? Plan, sir. I mean, Mr. Hackett knows we're coming and we called ahead. No, ma'am, you're gonna head to the Harbinger Motel. Do you nie idziemy do tego motelu. Czy to jest kurwa. Ale chuj, mu powiemy, że jedziemy. Bo jedziemy z tego jak odkłary, ale mu walniemy w chuje, że idziemy do motelu. Nie idziemy do motelu, bo kurwa. Mi się kurwa od razu już nie przypomina, jak tak myślę o motelach, kurwa, takich dla oddalonych, nie wiem, takich wypizdowych, takich jak to. Albo właśnie, chociażby można mogło się rzeczy kurwa odpierdać z takich jak właśnie filmów jak Hostel. Dobra. Pokażę. O kurwa. Ale to trochę dziwne, że... Że jakby Laurę... Każe Laurze wyjść, kurwa, wiecie, z samochodu, a on ma zostać. Kurwa dziwne, ale chuj wie zresztą. A dziwny ten chłopiec, kurwa. No właśnie, taki kurwa. Kurwa, leciutko mi przypomina policjanta z tego. Z teksańskiej masakry piłomechaniczną, no kurwa. Z tego początku, takiego co tam... takiego starszego. Mi się okazało, że on był tam z rodziny właśnie. Leatherface'a. Kurwa taki podobny. Znaczy nie w sensie wygląd, tylko takie zachowanie, że taki podejrzany chłop, nie? Ale nie, do motelu nie idziemy, nie ma chuja. Harbinger Motel. Stay on the road. Wait, but what if there's someone out there? Yeah, I'll have a look. Good night. Why is this guy just sitting there? Co się patrzy, kurwa, gdzie pojedziemy, no. Kurwa dziwne. The dude needed like at least a dozen showers. Oh my god, I know. What was up with the thing? Did you see was, that? Was it blood? No, by chyba tak, no. Nice to meet you. Get back on the road. Yes. I think I've had enough woodland encounters for one night. Thank you very much. Agreed. So where's this motel? Okay, so we're here. Mm-hmm. And the motel is here. Okay. But we're going here. What's there? Hackett's Quarry. How'd you do that? Skąd ona ma kurwa ten gdzie? Checked him into showing. Ah. Very slick. Okay. Are you sure we shouldn't just get to the motel and just listen to this guy's advice? Honey, you really want to listen to the advice of some creep-ass cop who told us in the middle of the creep-ass woods to go to some creep-ass hotel? No, that sounds terrible. Yeah. Let's hit the road, shall we? That's what I thought. Ma'am? Oh my god! If he called me ma'am one more time, I was gonna shove that badge up his dick hole. Seriously, do I look like a ma'am to you? I got like 20 years before I'm a ma'am. Mm-hmm. What? 20s. Debatable. Easy. I mean, I'm kind of into ma'ams. Okay, we're done. Co on pierdoli w ogóle? No co? Dobra, czyli no idziemy już tam do Hackett Quarry. A kurwa 25 czerwca 26 minut. Max, can we just look around before we jump to conclusions? Did you actually even talk to Mr. Hackett or did you just leave a message? Well, what's the difference? This is the difference. No, w sumie tak, ale no. Hello?
Na wiadomości mógł nie odczytać, nie? Zatem taki kurwa chuj wie, czy tu jest zasięg. A po drugie, no, chłop może być taki zabiegany, nie dogarnianiem tutaj, że może nie ogarnąć. Też może nie po prostu je sprawdzić, nie? Max, don't be a dick. I'm sorry. I'm sorry. No dobra, to sprawdzimy. Is anybody home? No raczej nie, ale warto było spróbować, no. Dbaj w silnik, no już. No, przejdziemy się tędy. Ma żadnego otwartego okna. Tutaj nic nie ma. Co to jakaś sowa kurwa, czy pies? Nie, tak. Brzmiało podobnie, dobra, pójdziemy jeszcze na drugą stronę. Tu zamknięte, a tu zabarykadowane. Książka jakaś, jakiś kurwa kubekson. Więcej nic nie widać, no to chyba to się wracamy. No, może jeszcze coś ogarniemy na dole, no i znajdziemy. No tam już widzę, coś jest do interaction. Do interaction. Sobie ogarniemy to. Fire pit, treehouse, boathouse. To mapa tego car park. Kabines. Co cię nie zabije, to cię wzmocni. No ciekawe, kurwa, właśnie. A chciałbym kiedyś tak pojechać na takie, bo byłem kiedyś na obozie harcerskim, ale to był taki po prostu obóz, że kilka namiotów i chuj. Znaczy no, bo dużo osób i spojrzeliśmy po takich wielkimi namiotami, po 6 osób i to normalnie mieliśmy szafeczki swoje, nie, itp. A chciałbym na taki obóz właśnie pojechać, gdzie jest taki kompleks, można powiedzieć. No dobra, tu już chyba nic więcej nie znajdziemy. Spierdelej. Coś mu możemy powiedzieć? No, tylko tyle? No dobra, to... Bym jeszcze tu poszedł, bo tam jest jakiś włas do tych schronów przeciwburzowych, czy coś takiego. To się tak nazywa. Jakiś zbiornik na kończ, no trzeba... O kurwa. Kurwa, tam ktoś siedzi. Tylko czy to nie jest, kurwa, w sumie z drugiej strony chciałem powiedzieć, że może to jest to... to samo, co było na drodze, ale z drugiej strony, jak ono mogło tu wejść, no nie wydaje mi się, że było takie inteligentnie, żeby samo weszło tam i tu się zamknęło. A może ich jest po prostu więcej. Też by było przejebane. Czy no nie wiemy, co to jest, kurwa, nie? Przecież no tutaj wygląda bardziej to jak człowiek. Gdzież też było skóra na początku. No nie ma nikogo tam już teraz. Spierdoliło, jak się odezwaliśmy. No tam był ktoś, no. Młotek czy klucze?
Dlaczego? Bo to jak w internecie mieć takie kłódki się rozpierdala kluczami. No właśnie. Yeah, saw it online. Dokładnie tak. Damn. You need a hand? Yeah. Ale takie drzwi muszą być ciężkie w chuj. No i co? A, dobra. You've seen the Evil Dead, right? Taka ciekawostka, bo w tych numerach właśnie tu sobie może pogadałem takie... Tylko ciekawosteczka, na początku jak takie intro leciało, takie filmowe, cinematikowe, to mieliśmy tam napisanych aktorów, którzy podkładali głosy i twarze do tych bohaterom. Tam mieliśmy takiego, taką postać jak David Arquette. To jest postać, która... Na razie wam nie powiem jako postać, jakiej postaci podkładała twarz i głos. Ale on grał kiedyś w serii Krzyk Policjanta. Ja pamiętam, że ja kiedyś jak leżałem chory chyba w listopadzie, to pamiętam całą serię właśnie Krzyk obejrzałem. No i kurde tak... Za pierwszym razem to nie zauważyłem, ale dopiero za drugim razem... A nie, jak zacząłem wargi oglądać, jak on sobie właśnie przeszedł. Tak jest, co znaleźć, zakrwawiona obroża. Zakrwawiona obroża, na zbyt dużo dla psa, zresztą taki pies mógłby mieć mógłby nazywać się Ian. No i jeden na 12. Dobra, zanim gdzieś pójdziemy, to dokończę. No i oglądam uwargi, on mówi, że David Arquette to ten chłop, co grał w Krzyku. Policjanta, jest tak patrzę. Ty no kurwa, rzeczywiście. Faktycznie to jest policjant z Krzyku. A drugie nazwisko takie ciekawe to jest Ted Raimi. I nie wiem czy to jest ta, czy to jest brat, czy to jest jakaś rodzina sama Raimiego. To jest chyba... Właśnie kurwa, co to leży? Na człowieka to nie wygląda. To się pewnie dowiemy później. No i... Ted Raimi. I nie wiem czy to jest jakaś rodzina do Sama Raimiego, ale Sama Raimi właśnie mi się to przypomina jak Max wspomniał Martwym źle, bo Martwe Zło zostało nagrodzone przez Sama Raimiego, a także przez Sama Raimiego został nagrodzony, no nie wiem, wszystkich nie znam filmów, ale został nagrodzony, no kręcona trylogia Spidermana właśnie z Tobey Maguire'em. O kurwa. Kurwa, coś go zajebało. Ale coś spierdoliło tylko? Ale kurwa, ile krwi mu zostawiło na nim. To dalej tu jest. No w chuj, Max. Kurwa, pomagamy mu, no. Kurwa, nie myśli, że... Kurwa. Nikt go tu nie zostawił, chuja. Niech on się nogami odpycha, to chociaż pomoże trochę. Niech ten ledwo, kurwa, ogarnia, co się dzieje. Ale Laura sobie daje radę tutaj. O kurwa. I po Maxie już chuj. O chuj. Kurwa ten pies. Does this look like the goddamn Harbinger Motel to you? No kurwa. To mocny początek.
Tylko do kogo on strzał, czy do tego czegoś, czy do Maxa. Czy po prostu zobaczył Maxa, postanowił dobić Maxa. No chuj wie. Może dokończę. Sam Raimi właśnie nakręcił, nie wiem ile było części Martwego Sła, ale to jest właśnie kultowy horror. Nie oglądałem go. Ale jest bardzo znany. Jak to nakręcił drogę Spidermana z Tobym Maguire'em. Teraz w tym roku nakręcił Doktora Strange'a 2. Czy Doktora Strange'a Multiversum Wendu. No i właśnie nie, musiałbym sprawdzić osobną dzikę, wam powiem czy to... No. A my gdzie kurwa jesteśmy teraz? Jakieś kurwa wywary? W Wiedźminie jesteśmy albo w Skyrimie jakimś. To jakiś kurwa kruk. Hello, my friend. To nie ta baba, która chodziła po lesie? We are friends, aren't we? Nie wiem. I've waited for you. I've waited. Yes. So I do hope our time together proves enlightening. There's no need to worry. I'm here to help you. Think of me as your guide into the unknown. It's exciting, yes, and terrifying. But if you're brave enough, if you let me help you, I can help you. We can help each other. No dobra, to jest ta karta, którą znaleźliśmy. This is the card you found. No tak, no. The fool. I wonder who this is. A, i on ten opis, no co ja wam przeczytałem, mówi. Innocence and freedom. Or recklessness and risk-taking. Spontaneity. Actions without thought. The consequences to match. Think. Think and don't get burnt. No i co? I can show you more if you'd like me to. To chuj, zobacz więcej, co zobaczymy. This is what might come to pass. A, to się może wydarzyć, możliwa przyszłość. Yet unchosen. Jakiś chłop coś przy silniku grzebał i ogień. Idziemy drugi. No to kurwa nam dużo mówi, ale no. Secrets and lies. Paths to uncover. On which I can shed light. If you let me. Help me help you. And remember. What doesn't kill you. Will make you stronger. No i dobra widzowie, możemy sobie patrzeć obóz, główny budynek. W głównym budynku obozu letniego Hackquarry uczestnicy gromadzą się przy posiłkach, na lekcjach i innych zajęciach. Mieści się w nim również gabinet pielęgniarki na wypadek niespodziewanych guzów i siniaków. Mamy jedno miejsce z wielu. Tarot głupi, a tu mamy, o, zobacz wizję ponownie. No to, o, mam większy obraz, to może. Jakiś chłop grzebał coś przy silniku, jebnął ogień. Jakiś w czapeczce, jakiś przyjeb. Dobra, ścieżki. O, mamy ścieżkę Laura i Maxa, to pierwsza ścieżka. Laura próbowała pomóc Maxowi po tym, jak został zaatakowany w schronie burzowym. I ścieżki będziemy sobie, jak dowody i wskazówki, będziemy sobie oglądać od razu, to ścieżki sobie będziemy oglądać pod koniec odcineczka wszystkie. Także no. Tu widzicie $5, a tu $1. Jakieś kasety. Dobra, to tyle na dziś widzowie, także widzimy się w kolejnym odcinku, no, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, siema na razie.